A ty to widzę po karatach. Warto, bo świadomość ilości spalin unoszących się w powietrzu chyba jest coraz bardziej właściwa w naszym społeczeństwie i myślę, że w związku z tym, że jest powódź, zalew samochodów, zrozumiemy, że dla łatwiejszej, szybszej, bezpieczniejszej, wygodniejszej komunikacji powinniśmy czasami z tego samochodu zrezygnować, a jeśli wydać już rozciągnąć program, to jak najczęściej. Pani prezydent, jeśli można ostatnio, jak ja bym przygotowała na sobie pani dwa materiały. Chciałabym wszystkich Państwa zaprosić na dni otwarte Stadionu Miejskiego Puławy. Wszyscy długo czekaliśmy na tę inwestycję. Była ona opisywana, oglądana, czasami z sympatią, czasami z zazdrością, a czasami złośliwie, ale myślę, że ten czas, kiedy możemy się spotkać, już w nowo otwartej przestrzeni nadszedł. Zapraszamy już od 28 października bieżącego roku. 28 stadion oddajemy w posiadanie przedszkola. Następnego dnia, czwartek, lekkoatletyczny, czyli 29. Młodzież bierze w posiadanie. W tym dniu również spotkamy się z zawodnikami klubu sportowego Wisła. Natomiast sobota i niedziela to drzwi otwarte dla wszystkich tych, którzy chcą przyjść, zobaczyć, dotknąć, poczuć atmosferę stadionu jeszcze przed jego użytkowaniem, zobaczyć, jak wygląda basen, jak place zabaw dla dzieci, skonfrontować to, co wynosi na prasę. Ale nie podejmujemy, jak spadnie. Ja podejmę, śmiało. Samemu. Yeah.
Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło powitać Państwa po raz siódmy wszystkich, którzy zechcieli zdeklarować przejazd ulicami naszego miasta na rowerach w dniu bez samochodu. W wyniku losowania Pani Prezydent i Pan Przewodniczący upoważnili mnie do otwarcia dzisiejszej przejażdżki. Chciałbym wszystkim życzyć miłej zabawy. Cieszę się bardzo, że z roku na rok coraz więcej ludzi gromadzi się na placu przed Urzędem Miasta, że możecie Państwo zademonstrować na ulicach naszego miasta, że dzień bez samochodu jest również dniem naszego miasta. Proszę Państwa, prezydent miasta, pan Janusz Grabel, otworzył uroczyście nasz dzisiejszy dzień bez samochodu Europy. Będę losować jako sierotka po otworzeniu specjalnie zabezpieczonego pojemnika numer i jeśli jest osoba z takim numerem startowym, zapraszana jest na scenę. Nagrodami są kaski rowerowe. Zaczynamy. Proszę pokazać, zabezpieczone jest pudełko. Otwieramy komisyjnie. Idzie w ręce, przedstaw się nam. Kuba Wydra. Znakomicie. Gratulujemy serdecznie, wygrany. Dziękuję. I uwaga, następny los. Szczęśliwy.
Proszę Państwa, 367, 367. Kto z Państwa ma numer startowy 367? Proszę bardzo, zapraszamy Pana Lucjana, zapraszamy przewodniczącego. Gratulujemy serdecznie, to wyjątkowy los szczęścia. Tutaj rowery, chyba nic im się nie stanie i krótko mówiąc zobaczycie, co można zrobić na rowerze. Wracając do rozmowy, to właśnie, o czym my rozmawialiśmy. Jakby się pan nam, panie Piotrze, przedstawił, bo ja tu mogę wszystko przeczytać. Byłam przygotowana i sobie tak po internecie, jak to się mówi. O, internet kłamie, tam można wszystko znaleźć, takie dziwne informacje o mnie, że żarty żartami. Cyrkowe umiejętności. Trenuję od 12 lat. Zgadza się. Zgadza. Profesjonalny sprzęt rowerowy. Tor przeszkód. Dobra, 3-4 razy trafiliśmy, już czas, żeby nie trafić, wystarczy. Słuchajcie, mili Państwo, ja nazywam się, tak jak słyszeliście, Piotr. Uprawiam taką dyscyplinę sportu, która nazywa się trial rowerowy. To, co tutaj chciałem Wam zaprezentować dzisiaj, odbędzie się tam przy przyczepie, przy moich kilku przeszkodach. Zaproszę Was, żebyście stanęli twarzą do sceny, czyli w takim szerszym łuku z tamtej strony. Z tyłu nie będzie na co patrzeć. Nic atrakcyjnego tam nie ma, więc zaprezentuję Wam, krótko mówiąc, trochę sztuczek, kto był w zeszłym roku na tej imprezie, mniej więcej wie, czego można się spodziewać, kto nie był, ten zobaczy, myślę, coś ciekawego. No a ja już oddaję głos i czekam na jakieś trudne pytanie. Panie Piotrze, w tamtym roku biliśmy rekordy. Co będzie w tym roku z rekordami? Zgadza się. Rekordy bijemy nieustannie. Od zeszłego roku zmieniło się tylko tyle, że przybyło 6 cm skoków z wyż. Więc niby 6 cm, ale kiedy jest się już na takim poziomie, no to każdy centymetr jest naprawdę wielką radością, kiedy tak, można się pokonać. Pamiętam. Więc myślę, że będą emocje, będzie fajnie. Liczę na Wasz doping. No i myślę, że będzie dobra zabawa. Czyli co, idziemy tam? Plac. Zapraszam Państwa. Zapraszam wszystkich tam bliżej na plac. Proszę się nie bać, ja wszystko widzę. Okulary mam dookoła głowy. Mili Państwo, ja zrobię może taki łuk i pokażę granicę, gdzie najlepiej, żebyście stanęli w ten sposób, jak staniemy z tamtej strony. Będziecie wszystko świetnie widzieli. Słychać, myślę, dobrze. Tam z tamtej strony zapraszam Państwa z przodu, przodem do sceny. Z bufetu również, jeżeli mnie słychać. Wszystkich zapraszam tutaj. Pół minutki zaczekamy, aż się wygodnie ustawicie. I zaczniemy. Okej, ja sam widzę, niezła ekipa. Słuchajcie, sprawa organizacyjna. Jeżeli coś będzie Wam się podobało, śmiało możecie nagradzać mnie brawami. Ja jestem sportowcem, więc lubię doping, lubię, jeżeli mi pomagacie. Ja tutaj dam z siebie naprawdę nie jedną kroplę potu, więc liczę, że wy przynajmniej klaszcząc poczujecie ból w dłoniach. A żeby nie przynudzać, pokażę Wam, o co w tej dyscyplinie sportu chodzi. Co można zrobić na rowerze, jak można jeździć, a nawet skakać. Zobaczcie sami, ja poproszę o muzykę i krótko mówiąc, jedziemy. Tradycyjnie mamy problemy ze sprzętem. Sprawiła, że jest muzyka. Mili Państwo, ja zaczynam rozgrzeweczkę. Państwo również mogą rozgrzewać powoli dłonie. Za tym panem w czerwonej koszulce. Dalej.
Jeśli można, głośniej muzykę, to będzie troszeczkę raźniej wszystkim. Okej. Można skakać, można jeździć do przodu na jednym kole, można jeździć do tyłu, ale w tej dyscyplinie sportu chodzi o to, żeby pokonywać przeszkody. Podoba się? O, klaska, wnioskuję, że jest dobrze. Słuchajcie, podłożę. Jest to główna idea tej dyscypliny sportu, więc robimy wszystko, nie podpierając się w żaden sposób, ani nogami, ani rękami. Próbujemy utrzymywać równowagę. Dziękuję. No ale żeby troszeczkę może rozruszać całą imprezę. Proszę troszeczkę głośniej muzyczkę, troszeczkę. I Państwo, to jest Mata, która już przeżyła z nami dużo. Była w każdym zakątku Polski. Dzień dobry. To dla mnie ta śliwka, nie? Zapraszam Panią. Jaką Pani na imię? Dodaję Pani, może wezmę torebkę od Pani. Dużo pieniędzy w środku? Niedużo, ale myślę, że się zadowolę tym, co jest. Zapraszam Panią do mnie. Jak ma Pani na imię jeszcze raz? Pani Dorota, tak? Przywitajcie Pani Dorotę brawami. Ja proszę Panią, żeby się Pani tutaj położyła po prostu i zwyczajnie. Rączki. W ten sposób. Proszę się nie bać, nie ruszać, nie uciekać. Słuchajcie, brawa za odwagę dla Doroty. I pokażę Wam, jak po tych 12 latach treningu ten rower słucha mnie, moich poleceń. I jak się można bawić na rowerze. Dziewczyno. Słuchajcie, równo. Boi się Pani? Super. Teraz prośbę. O! Tak znalazłem. Oczywiście oddaję wszystko na miejscu. Dziękuję bardzo. No mam pytanie. Kto teraz chce pompować balon? Jeszcze za nią uznać. Spróbuj swój sił. Kto jeszcze chciałby spróbować? Koledzy, spróbujcie. Śmiało. To tylko balon. No i kto jeszcze? Pani się tutaj cieszy. Chyba Pani miała kontakt z balonami. Pompujecie, zawiązujecie, a później ktoś jest w tym stanie, to zobaczycie. Moje balony. Kolega walczy. Ślub. Szybciej.
Szybciej. Jeszcze szybciej, chłopaki. Jeszcze szybciej. Jeszcze. No, nie zdążyłem. Szanowni Państwo, jest to dyscyplina sportu, o której mówią ekstremalna, tak? Ja twierdzę zawsze, że z piłką nożną jest dużo gorzej, bo ja przez 12 lat treningów nie zrobiłem sobie zupełnie nic, no ale o bezpieczeństwo warto zadbać, trzymaj sobie, może ci się jeszcze coś przyda. Ja wracam na rower. Państwo, równo, rytm, jedziemy. Brawa, taki jeden skok. A chciałem pokazać publiczności, jak rower mnie słucha. Będę potrzebował pana do pomocy. Poproszę, żeby się pan położył. Ten numer zawsze mi wychodził. Co prawda jest to dzisiaj moja druga próba, ale spróbujemy zrobić wszystko tak, jak należy. Widzę, że pan się denerwuje, gra pan na pianinie, guzików nie ma, jest chodnik, ale spróbujmy. Proszę, żeby troszeczkę szerzej pan nogi rozchylił, jeśli można. No i państwo wiedzą, do czego służą dłonie. Pan cały? Wszystko na miejscu, tak? Super, dziękuję bardzo. Brawa dla pana Tomasza. Tak symbolicznie, ale dobrze jest oddać kilka skoków na mniejszych wysokościach, żeby poczuć tą poprzeczkę. Teraz będzie 60 cm. Jest, tak? Nie muszę was prosić o doping. Sami wiecie, z czego są imprezy. Jest kolejne 10 cm. Bezproblemowo. Prosimy. Kolejne 10. Jedziemy. 70. Jest 70. Okej, okay. Kolejne 10. No i tak zobaczymy, do jakiej wysokości pójdziemy. Pierwsza próba przy 80. Jest 80. Teraz 90. Z jednej strony 90, z drugiej strony. Mateusz, jest. Tam się dziecko dalej na kole. Jedziemy.